Witam Was serdecznie już teraz z auta Telefonik. Oczywiście w takich sytuacjach jedziemy i zawsze stawiamy na bezpieczeństwo. Przed nami wyprawa do Wałcza. Mamy do pokonania według nawigacji 300, może 5, może 10 kilometrów. Natomiast no, o tej porze roku lubi się korkować. Kupę naszych rodaków ucieka na północ, gdzieś tam nad morze. Zresztą sami to robiliśmy co roku. Zobaczymy, może w tym roku uda się nóżki zamoczyć króciutko, ale tego nie wiemy. Pokaże czas. W każdym razie, Guciu, jak nastroje? Dawaj piątkę. Jak nastrój? Dobrze. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że jest godzinka 8 rano. Według nawigacji powinniśmy jechać około 4 godzin, czyli być koło 12. Natomiast z tego, co się orientuję, to od kiedy do kiedy mamy tam dostarczyć mamcia, Gucia? Od 13 do 15, czyli wzięliśmy sobie godzinkę, dwie do trzech. Tak, tak. Możesz puścić. Wzięliśmy sobie troszeczkę poprawki na ewentualne korki i żeby po prostu jechać bezpiecznie, nie szybko. Także może tam się z trasy, kochani, jeszcze dwa razy odezwiemy. Natomiast w tej chwili mamcia pogotowała smaczną kukurydzę i będziemy tą kukurydzę rozpracowywać. Także ja też poproszę jedną mamcię, jak mogę. I powiem Wam, ja wiem, że jest gorąca, po prostu właściwie... W każdym bądź razie pozdrawiamy jeszcze raz Was serdecznie. W tej chwili robię wejście z naszego pięknego Bolesławca. Właśnie jesteśmy na wylocie, także oficjalnie naszą przygodę lato 2016 uważamy za otwartą. 31 lipca, ostatni dzień pierwszego miesiąca wakacji. Piękna, słoneczna pogoda. Czego chcieć więcej? My w komplecie. Szabełki, dawać piątkę. Piątkę kudełek. Mamcia, dawaj pięć. Dawaj, jest 5 od mamci, 5 od Gutka. Do zobaczenia. Murzynowo, witamy serdecznie, kochani. No właśnie przejeżdżamy przez Murzynowo. Mamy do Drezdenka około 40 km. Od tej strony wybraliśmy drogę, bo tam jest tak ciasno. Słuchajcie, ruszyły urlopy. Masz prezent od Nadi. Co takiego? O, dziękuję. Dostałem jeszcze kanapę, musiałem być grzeczny. Kochani, rozmieniamy za chwilę ostatnią setkę. 200 km prawie za nami, miejscowość Murzynowo, przed nami Drezdenko. Specjalnie uciekłem z tej głównej drogi, bo tam jest naprawdę ciasno. Guciu sobie tutaj odpoczywa. Kudełek się troszkę przebudził. Nasia wiernie jest ze mną, dawaj piątkę. Właśnie jeszcze dostałem kanapeczkę. Mamcia, dawaj pięć. Chciałaś być w Murzynowie, to jesteś. No. Super, kudełka coś bolało gardło i brzuch, ale już go nie boli, bo dostał jakiś czarodziejski psik. W każdym razie, kochani, króciutko teraz z trasy, nie chcemy dokuczać, Kucio sobie podsypia. Natomiast do mety 100 km. Na razie. Jesteśmy na trasie, rozmieniamy ostatnią stówkę, nigdzie się nie spieszymy. Uciekliśmy z głównej trasy, dlatego że tam jest masakra. Słuchajcie, auto za autem, auto za autem. No, mamy piękne polskie wspaniałe morze i kupę ludzi z jego uroków korzysta. Gutek śpi, Naśka piątka. Naśka cały czas ze mną. Mamcia, dawaj pięć. Jest mamcia, kudełek pięć. Natomiast przejechaliśmy Murzynowo około 30 km do Drezdenka, a do mety troszkę ponad 100. Także za chwileczkę rozmienimy ostatnią stówkę. Natomiast to takie króciutkie dla Was wejścia z trasy. Przypominam, że w Wałczu będziemy w ośrodku przygotowań olimpijskich. Zresztą, tak jak mówiłem Wam prędzej, Soccer Skill, Polish Soccer Skill wybiera lokalizację na swoje obozy bardzo atrakcyjnie. Już nie chodzi o okolice, ale o właśnie zaplecze, o infrastrukturę. Natomiast te wszystkie ośrodki przygotowań olimpijskich to posiadają. Do tych lokalizacji jest jeszcze kilka nowoczesnych obiektów w Polsce. Słuchajcie, wesoło tam coś u szabełków. Co się dzieje? Tato też się pośmieje. Tuszka, co się dzieje? Opowiadaj. Słuchajcie, no nic, mamy ze 3 godziny już jazdy za sobą, to trochę głupawka się wkręca, no ale są wakacje, może się wkręcać. Pozdrawiam serdecznie, widzimy się w Wałczu.